Możemy jedynie być szczęśliwi, że nie doszło do prawdziwej tragedii. Kubizm to kierunek malarstwa nowoczesnego. Powstał na początku XX wieku. Pierwszym kubistycznym obrazem były Panny z Awinią Pabla Picassa. Zamiast malarstwa naśladującego naturę, Picasso malował geometryczne formy jedynie przypominające rzeczywiste przedmioty. Ostatnie obrazy kubistyczne powstały w latach 20. Mirosław Śledź stworzył nowy kierunek w malarstwie zbliżony do kubizmu. Nazwał go kwadryzmem. Twierdzi, że jest kontynuatorem dzieła Picassa. Swój styl malowania nazwał kwadryzmem. Mieszka w Gdyni. Maluje od 20 lat. To jego jedyna pasja. Każdą wolną chwilę spędza przed sztalugami. Chcę przedstawić i chcę pokazać to, co mu się nie podoba, żeby zmienić ten świat na lepszy. W ciągu sekundy on potrafi naszkicować bez linijki, bez niczego. No dosłownie w sekundach, prosto, pięknie i szybko. Uważam, że Mirek, no, może nie Picassem, ale jest tak zdolny, a może i zdolniejszy, no. Cała idea kwadryzmu polega na złamaniu przestrzeni. Ambicja jego to jest bardzo ważna. On może nie spać całą noc i nie jedną noc, żeby tylko to, co pomyśli, namalował. Ta praca przedstawia kobietę zostawioną w domu przez nieufnego męża. Jest to dama obudowana kilkoma pierścieniami i cnoty. Moim zdaniem kwadryzm ma wielką zaletę nad kubizmem w uzyskaniu dodatkowych efektów przestrzennych. Żeby zarobić na farby i płótno, pracuje jako szwacz, szyjąc mundury dla wojska. Ale zarabia za mało, dlatego maluje plakatówkami. Jeżeli przejdzie na pracę akordową, będzie mógł śladem mistrza malować w oleju. Pan Mirosław ma grupę inwalidzką, ma znaczny niedosłuch. Nosi aparat, w związku z tym może pracować, znakomicie komunikuje się z wszystkimi kolegami i koleżankami w pracy. Jest jedynym rodzynkiem tutaj na szwalni, także no, jest troszeczkę, można powiedzieć, i rozpieszczany przez panie. Były momenty, chwile, kiedy no, tutaj w naszych niektórych pięknych dziewczynach się zakochiwał. Byłam jego dziewczyną, a byłam dziewczyną przez to, że zapoznałam jego obrazy. Te jego obrazy mi się bardzo spodobały, a przede wszystkim jego kwadryzm. Podobały mi się jego cienie w stylu Picassa. Uczucie pana Mirka do ukochanej ze szwalni minęło dość szybko. Byliśmy razem parą, ale jakoś coś zaczęło między nami się psuć i przez to, żeśmy się tak rozstali. Zwyciężyła wierność idei kwadryzmu. Może kiedyś osiągnie sukces, może zacznę też starać się o jego względy. Gdyby nie było kubizmu, nie byłoby kwadryzmu. Gdyby nie było Cezanna, nie byłoby Picassa. Gdyby nie było Picassa, nie byłoby mnie. Moim zdaniem to jest wielki artysta. Moim zdaniem, no trudno spotkać takiego artysty. Mam takie przeczucie, że jeszcze uda mi się zaskoczyć świat czymś nowym. Może za kolejne 100 lat nazwisko pana Mirka na stałe wpisze się do historii malarstwa. Być. Telewizjer, magazyn reporterów TVN, Marta Kuligowska, witam serdecznie. W naszym programie pokazujemy fascynujące